Seria eksplozji w Odessie. Władze miasta podały szczegóły nocnego ataku Odessa. W mieście doszło do serii eksplozji. Rano w Odessie na południu Ukrainy słychać było serię silnych eksplozji. Urząd miasta informuje na stronie internetowej, że na Odessę spadła seria rosyjskich rakiet. W kilku miejscach wybuchły pożary. Rzecznik lokalnej administracji Sergiej Braczuk przekazał, że rakiety uderzyły w jeden z obiektów infrastruktury krytycznej w mieście. Świadkowie relacjonują, że nad dzielnicą przemysłową unoszą się kłęby dymu. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła część rakiet. Po 4 lokalnego czasu pojawiła się informacja o ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego i wezwanie, by wszyscy, którzy mogą, udali się do schronów. Po 2 godzinach alarm odwołano. Seria silnych eksplozji dała się słyszeć w niedzielę 03.04 rano w Odessie, portowym mieście na południu Ukrainy, poinformował Reuter, powołując się na miejscowych świadków. Dotychczas brak oficjalnych, bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Donbas celem sił rosyjskich. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że celem rosyjskich wojsk jest opanowanie Donbasu i południowej części kraju. W codziennym wystąpieniu prezydent podkreślił, że Ukraińcy muszą sami wywalczyć i wypracować pokój. Zełenski zaznaczył też, że siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad wieloma okupowanymi miejscowościami w obwodach kijowskim i charkowskich. Rosjanie rozpoczęli atak na stolicę Ukrainy w pierwszym dniu agresji, 24 lutego. Od tego czasu w rejonie Kijowa trwały walki. Odzyskane miejscowości są w większości zniszczone, część z nich została zaminowana. Mer Buczy pod Kijowem Anatolij Fedoruk poinformował, że prawie 300 osób musiało tam zostać pochowanych w zbiorowych grobach. Miasto zostało w czwartek 31.03 wyzwolone przez ukraińskie wojsko. Jak powiedział Anatolij Fedoruk, Bucza została w poważnym stopniu zniszczona, a na ulicach odnajdywane są kolejne ciała. Mer dodał, że wszystkie pochowane osoby zostały zastrzelone. Tak wyglądają okolice Kijowa.